Księga Daniela, jesteśmy w rozdziale, w którym rozdziale czytamy rozdział? 8 rozdział. O, widzę, że śledzicie, dobrze czytacie, patrzycie, obserwujecie. Zaczniemy może od czytania Księgi Daniela, rozdział 8. Chcę przypomnieć, że jesteśmy znowu dzisiaj w języku hebrajskim. Jak się czujecie w języku hebrajskim? Do tej pory był aramejski, teraz się zmieniło, będziemy... Księga Daniela jest napisana do drugiego rozdziału w pierwszy rozdział w księdze hebrajskim, pierwszy rozdział w języku hebrajskim, potem są aramejskie języki. I wiecie, to jest takie kierowanie Boże, że lud izraelski w rodowitym, swoim ojczystym języku mógł zacząć czytać największe zachęty pocieszenia, kiedy było najwięcej potrzeby. Powiedzieliśmy sobie, że Księga Daniela z początku, z pierwszych 6 rozdziałów jest napisana historyczne wydarzenia, aby pokazać, jak można żyć w każdych okolicznościach, nie mając żadnego ograniczenia wiekowego, czy to jest 14, 12, czy to jest 86 lat, w każdych okolicznościach, w każdych warunkach, a też i w warunkach niewolniczych, nawet w warunkach ciężkich, w warunkach różnych oskarżeń i warunkach śmierci. Daniel pokazuje, jak można żyć, będąc wyprostowanym, głową podniesioną w niebie, głową podniesioną i nawet kiedy kosztuje to życie, jest w stanie pokazać nam, jak można żyć i jak warto żyć, aby żyć wiecznie. Amen? A następnych 6 rozdziałów będziemy, i już to robimy, zastanawiać się, dlaczego właśnie tak warto żyć. Jaki jest powód tego, że tak warto żyć? Bo ktoś by powiedział, no co ci z tego, że będziesz tak... blisko Boga, że będziesz tak bardzo mocno. I teraz właśnie czytamy, co z tego, jakie korzyści z tego przychodzą. Jaki jest cel życia blisko Boga, jak Daniel. 8 rozdział, czytamy. Jesteście gotowi? W 3 roku panowania króla Belszazara ja, Daniel, miałem widzenie związane z tym, które miałem wcześniej. W tym widzeniu, w czasie, gdy patrzyłem, byłem na zamku w Suzie, leżącej w prowincji Elam. Sam zaś w tym widzeniu znalazłem się nad rzeką Ulaj. Gdy podniosłem oczy, zobaczyłem jakiegoś barana. Stał on przy rzece i miał 2 rogi. Oba były długie, a jeden róg był dłuższy od drugiego. Ten dłuższy wyrósł później. Widziałem, jak baran bodł na zachód, na północ, na południe, a żadne zwierzę nie mogło mu sprostać. I nie było nikogo, kto by mógł wyratować kogoś z jego mocy. Baran robił, co chciał i stawał się coraz groźniejszy. Gdy się nad tym zastanawiałem, od zachodu nadciągnął kozioł. Sunął po obliczu całej ziemi, ale jej nie dotykał. Między oczyma miał pokaźny róg. Zbliżył się do barana z dwoma rogami, który stał nad rzeką i rozpędził się na niego z gwałtownym przypływie swej siły. I widziałem, jak natarł na barana, jak rozjuszony w niego uderzył, złamał oba jego rogi, a baran nie mógł mu sprostać. Kozioł rzucił nim o ziemię, zdeptał go i nikt nie był w stanie wyratować barana z jego mocy. A kozioł bardzo się rozrósł. Lecz gdy już spotężniał, jego wielki róg został złamany. I spośród niego wyrosły 4 inne pokaźne rogi, na 4 wiatry niebios. Z jednego z tych rogów wyrósł kolejny mały róg. Następnie mocno się rozrósł w kierunku południowym, wschodnim i w kierunku usposobienia piękna. Swym wzrostem sięgnął zastępu niebieskiego, zwalił na ziemię niektórych z tego zastępu, niektóre z jego gwiazd i podeptał nogami. Swoją wielkością zapragnął zrównać się z księciem zastępu. Za jego sprawą ustało składanie codziennej ofiary. A miejsce świątyni zostało zbezczeszczone. Z powodu nieprawości zastęp będzie wydany wraz z codzienną ofiarą. Prawda zostanie sponiewierana na ziemi, a wszystko, co zostanie przedsięwzięte, będzie się udawało. I usłyszałem, jak jeden święty mówił do drugiego i jak ten drugi mu odpowiedział. Jak długo trwać będzie to, czego dotyczy widzenie, brak składania codziennej ofiary, niszcząca nieprawość oraz wydanie świątyni zastępu na podeptanie. Odpowiedź brzmiała, trwać to będzie... 2300 wieczorów i poranków i miejsce święte zostanie uporządkowane. Gdy ja, Daniel, zobaczyłem to wszystko i starałem się to zrozumieć, stanął przede mną ktoś z wyglądu przypominający mężczyznę. Jednocześnie z pomiędzy brzegów Ulaj usłyszałem głos. Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie.
I Gabriel podszedł bliżej do miejsca, gdzie stałem, a kiedy podszedł, przejął mnie lęk i upadłem na twarz. On zaś powiedział do mnie: wiedz, Synu Człowieczy, że to widzenie dotyczy czasu końca. Gdy przemówił do mnie, padłem w odrętwienie, leżąc twarzą ku ziemi, lecz on mnie dotknął i postawił na nogi, na miejscu, w którym stałem. Ja ci wyjaśnię, powiedział, co będzie pod koniec czasu gniewu, gdyż koniec przypadnie na wyznaczony czas. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś i który miał dwa rogi, to królowie Medii i Persji. Kozioł to królowie Grecji. Wielki róg między jego oczami to jej pierwszy król. To, że został złamany i spod niego wyrosły cztery rogi, oznacza, że z tego narodu powstaną cztery królestwa, słabsze jednak niż to, którym władał on. A przy końcu ich królowania, gdy nieprawi dopełnią miary, nastanie król o zuchwałej twarzy, obeznany z podstępem, rozszerzy on swoje wpływy, lecz nie tylko dzięki swojej sile i będzie wyjątkowo niszczący, szczęśliwie mu się powiedzie we wszystkim, co przed siebie weźmie. I będzie niszczył możnych i lud świętych. Dzięki jego przebiegłości uda mu się jego podstęp, w swoim sercu będzie myślał wyniośle i wielu zniszczy bez rozgłosu. Powstanie przeciw księciu książąt i zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. Widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą. Ty jednak zapieczętuj to widzenie, odnosi się ono do wielu dni. Wtedy ja, Daniel, omdlałem i chorowałem przez kilka dni. Potem jednak wstałem i pełniłem służbę u króla. Byłem jednak zaniepokojony tym widzeniem i nie rozumiałem go. I mamy rozdział 8. Jakie macie myśli, kiedy przeczytaliśmy ten rozdział? Trudny, prawda? Troszkę jest trudny ten rozdział. Zgadza się? Ale chcę, wiecie, jest to moją ambicją, żeby przedstawić ten rozdział, że on jest w jak najprostszej postaci, jak tylko można, żeby nie było bardziej skomplikowane, ale bardziej prosto. Bo ten rozdział jest bardzo, bardzo zrozumiały, jest przejrzysty, jest prosty. Przekaz jego jest tak, wiecie, zrozumiały, że zaraz to będziemy wszystko mogli widzieć. Kiedy, powiedzmy sobie najpierw, jakie były okoliczności. Kiedy Daniel, to już było trzecie widzenie, właściwie to były dwa sny i jedno widzenie, to było widzenie to po raz trzeci. Pierwszy sen to był sen Nebukadnezara, pamiętacie? Drugi rozdział, kiedy Nebukadnezar miał sen. I to było o tych złoto, srebro, brąz, czy miedzi, jakkolwiek nazwać, żelazo z gliną. I potem ten wielki kamień, ten kamień, który uderzył w stopy tego posągu, wszystko się rozsypało w pył i ten kamień rozrastał się coraz mocniej i był królestwem wiecznym. Pamiętamy, to był pierwszy sen. Drugi sen to był sen Daniela. Ten pierwszy sen Nebukadnezara Daniel wykładał królowi Nebukadnezarowi. Drugi sen to był sen Daniela i żeśmy go w zeszłym tygodniu, tak, pamiętamy? W zeszłym tygodniu żeśmy go rozważali. I to był bardzo podobny, odnosił się do bardzo podobnych czasów, odnosił się do bardzo podobnego każdego zdarzenia, z tym, że były te królestwa już nie jako w postaci złota, srebra, ale przedstawione jako bestie, jako zwierzęta, które wychodziły z morza, które wychodziły z oceanu. Ocean, żeśmy powiedzieli sobie, że oznacza ludzi, świat ludzi i spośród ludzi wychodziły królestwa, więc te zwierzęta oznaczają królestwa, mocarstwa, a rogi oznaczają królów. Tak? Tak było? I doszliśmy do takiego miejsca, że kiedy u końca czasu, kiedy już rzymskie panowanie się kończyło, kiedy upadło, wyrosło na nim wiele rogów. A my żeśmy czytali, że 10 rogów, ale tak żeśmy sobie powiedzieli, że tutaj symbolika cyfr jest bardzo, bardzo specyficzna, biblijna. 10 to oznacza jakąś tam pełnię, więc to chodzi o mnogość królestw, to nie chodzi o jakieś tam konkretne, wiecie, 10 królestw, żeby się dopatrywać, które to królestwo było którym rogiem, ale chodzi o mnogość królestw, które będą wychodzić jakby na bazie, jakby na podłożu tego królestwa rzymskiego. I tak żeśmy sobie też powiedzieli. I wiecie, ma to wejrzenie, jest to bardzo przejrzyste. I jeden król, jeden róg, nazwany był Małym Rogiem, pamiętacie, który jest napisane, że miał oczy i miał usta, gdyż mówił zuchwale, mówił bluźnierstwa przeciwko Bogu. Powiedzieliśmy sobie, że to jest antychryst czasów ostatecznych. Amen. Pamiętacie? Tak było powiedziane. A dzisiaj mamy historię, kiedy czytamy tylko o dwóch zwierzętach. Są tylko dwa zwierzęta i są rogi. Więc tutaj się nie zmienia
nie zmienia się w ogóle żadna powiedzmy, jakaś inne wejrzenie w te, co znaczą rogi, bo to to samo znaczy. Ale chciałbym już powiedzieć, że Daniel, kiedy miał to widzenie, jaka była okoliczność? Te pierwsze dwa, to pierwsze to było sen, to był Nebukadnezara, więc Daniel, powiedzmy, tylko miał objawienie od Boga. Za drugim razem Daniel miał sen i był za nim zaniepokojony. A za trzecim razem czytamy, że okoliczności były takie, że to było widzenie, że on był całkiem świadomy, dlatego że w którymś tam 26 czy którymś wierszu czytamy, że on osłabnął, że po prostu stracił przytomność. Na skutek tego, co widział, stracił przytomność. A właściwie to bardziej na spotkanie z aniołem, ze świętym. I wiecie, dlatego też to mamy potwierdzenie, że to było widzenie. On był w czasie dnia. Natomiast okoliczności też były bardzo ważne. Wiecie, kiedy zgłębimy się w to, kiedy mamy sny, macie sny? 3 osoby kiwnęły, że tak. Śpicie troszkę czasami? Po ciszy nocnej? Udaje się wam położyć? Wiecie, kiedy mamy sny, kiedy modlimy się, kiedy rozważamy Słowo Boże, kiedy mamy widzenia, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. Pomaga nam w wzroście duchowym. Zapragnijcie, módlcie się o to. To jest język ducha, Ducha Świętego. To wiecie, to bardzo ważne jest też miejsce, które widzimy. Powiedzmy takie środowisko, gdzie to się dzieje. Już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że Daniel tutaj tłumaczy, co się wydarzyło, kiedy to miał to widzenie. On mówi, że był w Suzie, czyli w mieście, na zamku. Tam w tym czasie, kiedy był Babilon, bo czytaliśmy, pamiętacie, w 3 roku panowania Belszazara, czyli jeszcze panowanie jest jakiego mocarstwa? Nebukadnezar, Belszazar, jakie jest mocarstwo? Babilońskie, tak. Więc to widzenie miał jeszcze za panowania króla Belszazara. I on w 3 roku, to był ostatni rok życia tego króla, bo wy pamiętacie, że w tym samym roku palce pojawiły się na ścianie i po prostu jego życie się skończyło, tego króla. Dlatego Daniel opisuje to w tym czasie, kiedy jeszcze jest mocarstwo babilońskie. On jest jakby poza murami Babilonu, w Suzie, czyli w innym mieście, nad rzeką Ulaj. Jak sprawdzałem, to rzeka Ulaj to właściwie był kanał. To było na 300 metrów szeroki kanał, który przekopywał jedną i drugą rzekę, żeby statki mogły przepływać z jednej rzeki na drugą. I kiedy Daniel opisuje to, że kiedy siedzi nad tą rzeką, tam miał to widzenie, to wiecie, jakie jest prorocze wejrzenie. Tego nigdzie nie możemy znaleźć, ale to jest bardzo łatwo się to rzuca w oczy, że następne mocarstwo, które widział, następne, które miało przyjść, czyli ten baran, tam gdzie go widział, stolica już była w Suzie. To była właśnie stolica mocarstwa perskiego. Więc Daniel w tym widzeniu już jakby miał przeświadczenie, jakby miał wgląd w to, że już mocarstwo jakby następuje inne. A pamiętacie, że to był 3 rok panowania Belszazara, więc już się kończyło królestwo jego i mocarstwa babilońskiego. Zgadza się? Więc już było jakby był jednak jakby z tym pierwszym, który widział. I wiecie, to było niesamowite, że historycy, kiedy patrzą się, kiedy jest napisana ta historia, kiedy on miał to widzenie, a kiedy nastąpił panowanie perskie, to widzą moc działania Bożego, że te wszystkie widzenia, wszystkie proroctwa były dużo wcześniej powiedziane, zanim one się stały. I tutaj chciałbym oddać Bogu chwałę. My jako dzieci Boże możemy to dobrze widzieć, że Bóg dobrze przedstawia historię tak, jak ona się dzieje. I wiecie, powiem wam, nic z tego się nie uchybiło. To, co powiedział Bóg Danielowi w tym widzeniu, to się stało. Więc Daniel jest w Suzie, a tam jest za chwilę stolica Persji. I widzi, kiedy podniósł oczy do góry, widzi barana. Baran, który stoi mocno nad rzeką Ulaj i ma dwa potężne rogi. Ten jeden róg jest większy, drugi jest mniejszy. Ten większy to, wiecie, ten mniejszy róg, bo pamiętacie, że król Belszazar, król, przepraszam, Dariusz, czyli pierwszy, bo już przechodzimy do perskiego panowania, pierwszy był Medem i to był ten mniejszy róg. Był znacznie, Medowie byli znacznie słabsi. To było mocarstwo złożone z dwóch części, Media i Persja. I ten pierwszy, Dariusz, był Medem, więc on był jakby tym małym rogiem, tym mniejszym, tym słabszym.
I tak też jest przedstawiony w naszej księdze proroczej. Natomiast następny, który był Cyrus, był mocnym, był dużo większym, dużo potężniejszym, był, wiecie, sprawniejszym królem, więcej zdobywał. I tam jest przedstawiony jako większy róg. Więc Daniel, zanim to nastało, zanim jeszcze był król Dariusz, zanim przyszedł na tron, zanim się zmieniły mocarstwa, on już to widział, że będzie mniejszy róg, a potem będzie większy róg. Na tym samym baranie. I słuchajcie, i to też było wyprzedzeniem, że gdybyśmy historię poczytali, to właśnie Persja, kiedy wyjeżdżała na swoje wyprawy wojenne, to ich godłem, ich takim, wiecie, jak królowie mieli te godła, czy tarcze mieli, i tam mieli takie swoje podobizny, czy orły, czy jakieś szpony, czy jakieś tam czaszki, czy cokolwiek mieli, to właśnie Persja miała barana. To była głowa barana z rogami, potężne takie. I właśnie te herby Persji były takie przedstawione. Więc znowu widzimy, że Bóg Danielowi wyraźnie powiedział, kto będzie następny, jaki będzie miał znak, jaki w ogóle cokolwiek będzie. Widzimy, jak precyzyjnie się to wykonało. To się dokładnie stało. I widzimy to w historii, my to potwierdzamy. Tak naprawdę dzisiaj tylko oddajemy Bogu chwałę, że On przedstawia prorokom, swoim sługom to, co się ma stać, i potem się to dokładnie tak dzieje, jak zapowiedział. Amen. Więc teraz widzimy tego barana i jest napisane, że on będzie but, ten baran, w różnych kierunkach. Tam jest napisane w trzech kierunkach i wiecie, to znowu się potwierdza. Ja mam taką satysfakcję niesamowitą. Wiecie, w jednym kierunku on nie uderzał. Pamiętacie, w którym to było? Na wschód. Właśnie. Więc gdybyśmy w historię popatrzyli się, to próbowała Persja uderzać na wschód, ale nigdy się im to nie udawało. A kiedy zdobyli tam niewielki skrawek ziemi, niewielki skrawek, ja tak mówię niewielki, bo to były wielkie ziemie, ale wiecie, w porównaniu z takim imperium, to szybko to stracili. Dlatego też Bóg powiedział Danielowi, że w tym kierunku jednym nie będzie, bo tylko w trzech. I dokładnie się tak stało. Tam, gdzie było powiedziane, w tych kierunkach zdobywali, byli mocni. I pamiętacie, co było powiedziane w poprzednim śnie Dawida, że to będzie niedźwiedź, prawda? Tamta bestia była podobna do niedźwiedzia, czyli to była Persja, i że będzie jadł dużo mięsa. W jego pysku, jeszcze w jego zębach były trzy żebra. Będzie, i tam było powiedziane, jest dużo mięsa. Więc to była Persja, która miała niesamowitą ochotę, niesamowity apetyt na zdobywanie, jednak w wschodnim kierunku nie potrafili zdobyć. I tak to było zapowiedziane, tak się stało. Wiecie, to jest następna dla mnie satysfakcja, jak wielki jest Bóg. Amen? Kiedy On zapowiada, to się dzieje. I teraz widzimy, Daniel patrzy dalej, co się dzieje, i ten baran, kiedy stoi taki mocny, taki, wiecie, na swoich nogach, z zachodu pędzi kozioł, dziwny kozioł, bo z jednym wielkim rogiem na głowie, i pędzi taką szybkością, że w ogóle nogami nie dotyka ziemi. Tak widzi w widzeniu. I to rzeczywiście zupełnie się tak stało. Pamiętacie w zeszłym tygodniu, żeśmy mówili o Grecji? Tak? Aleksander Wielki, dokładnie to był Aleksander Wielki. Ten róg wielki to był Aleksander Wielki. Bóg to o wiele lat wcześniej przedstawia Danielowi. I on pędzi z taką prędkością. Wiecie, rzeczywiście znowu historia jest potwierdzenie, bo my to możemy oglądać, czytać. I jest potwierdzenie tego, że Grecja w stylu walki niesamowity przełom zrobiła wtedy, że Persja, pomimo że tak mocna, tak silna, tak, wiecie, krwiożerczy i żądni mięsa, nie byli w stanie oprzeć się przy jednym uderzeniu, potężnym uderzeniu Aleksandra Wielkiego, całe po prostu runęło. Nie było szans na jakiś, wiecie, odwet, jakiś rewanż, cokolwiek. I tutaj jest powiedziane, że co? Uderzy w niego, podepcze go nogami, zmiażdży i już się nie podniesie. Dokładnie tak się stało. I tutaj chodzi o królestwo greckie, o mocarstwo greckie. Więc w historii wiemy, że następne, ja tak fajnie to szybko mówię, ale wiecie, to się wszystko na przestrzeni lat działo. A Daniel widział to dużo, dużo wcześniej, zanim się to wydarzyło. Pamiętamy, że to jeszcze jest Babilon. Zgadza się? I on to widzi, a już następuje w jego widzeniu Persja, potem jest Grecja. I potem, kiedy patrzy się na tego kozła, to wiecie, on... potężny róg, wielki róg, jest niesamowicie rozjuszony, jak tam jest napisane. I ten róg odpada. Zwróćcie uwagę, jak jest napisane to słowo. On odpada.
nikt go nie łamie. Wiecie, baran jak przywalił w barana, to obydwa rogi uleciały. Został zdeptany i zmiażdżony, wdeptany w ziemię i nie podniósł się. Natomiast kozioł sam róg odpada. Więc wrócimy do tego, pamiętajcie to. Ale co, w tym miejsce, na tej głowie, myślę, tego kozła, powstają cztery inne rogi. Rosną cztery inne rogi. I tutaj anioł objawia, w późniejszym czasie, objawia Danielowi, że to są cztery królestwa, które na bazie królestwa, mocarstwa greckiego powstaną. I co tutaj jest napisane? Napisane jest, że te cztery królestwa już będą słabsze niż ten jeden mocny, wielki róg. Będą słabsze. A potem spośród nich, czy z jednego z tych czterech rogów urośnie jeszcze jeden mały róg. I też zwróćcie uwagę na to, jeśli to zapisujecie, to zapiszcie mały róg, bo to jest bardzo tutaj tytułowe takie stwierdzenie. W poprzedniej historii też mieliśmy mały róg i dzisiaj to się wyjaśni, co to znaczy. Co to jest? Więc teraz Daniel, popatrzmy się, jaka sytuacja jest. Daniel widzi to wszystko, jest zaniepokojony, nie rozumie tego i widzi też aniołów, widzi dwie postacie. Jest tutaj Słowo Boże, mówi, Pismo Święte mówi w Księdze Proroczej, że są podobni do ludzi, ale są jakby nie ludzie. Więc takie opisy w Starym Testamencie są bardzo, bardzo często, kiedy chodzi właśnie o aniołów. Daniel widzi aniołów i on się niepokoi, widząc to, co się dzieje, i pyta się, co to oznacza wszystko. Dlatego co on robi? Jest taki moment tam, kiedy chciałem to złapać. Jeden anioł pyta drugiego. Pamiętacie ten moment? Jeden anioł pyta drugiego. Tak jakby nad tą rzeką stoją dwaj aniołowie. Jeden pyta drugiego, jak długo to będzie trwać. I ten drugi mu odpowiada i zaczyna tłumaczyć. I wiecie, kiedy Daniel jest zatrwożony, kiedy jest, ja nie wiem, czy nie musimy wrócić do tego słowa. Kiedy Daniel jest zatrwożony i pyta się, co to wszystko może znaczyć, kiedy nie rozumie tego. Wiecie, to jest też ciekawe, kiedy przez tyle lat, od najmłodszych lat, od 14 lat, czy kiedy tam Bóg daje mu mądrość, żeby rozumiał sny, wykładał, nawet potrafi opowiedzieć. I tutaj przychodzą rzeczy, które on potrzebuje i to widzimy na nowo, że to jest wszystko ręka i działanie Boże. Że nikt z ludzi nie jest w stanie wyuczyć się czegoś i potem być dobry, powiedzmy, w takiej dziedzinie, która jest dziedziną Bożą. Amen? Bo objawienie jest rzeczą Bożą. Musimy sobie dać z tego dać zupełnie świadomość, że objawienie to nie jest coś, czego można się wyuczyć. Są rzeczy, które mamy się uczyć, które mamy być szkolić się w tym. Daniel się uczył, szkolił się, był dobry, był bardzo dobry w dziedzinach administracji, w dziedzinach swoich, które król mu powierzał i wiecie, był najlepszy. Dzisiaj mam takie pragnienie, żebyśmy modlili się o nasz kraj. Będziemy się modlić też o Izrael i chcę wam dać taki przykład z Daniela, coś, co w modlitwie mi przyszło, ale to potem na koniec. Ale chcę wam powiedzieć, że Daniel właśnie wyszkolony był niesamowicie i wiedział dokładnie, co znaczy. On kiedy wiecie, to jest ciekawe, że kiedykolwiek jakiś sen, który król miał, to ci wszyscy magowie i ci wszyscy mądrzy, którzy byli tylko szkoleni, to oni nie wiedzieli, o co chodzi. O drzewie na przykład, to my byśmy potrafili, może tak jak tutaj dzisiaj. Oczywiście my mamy wielkie zrozumienie, bo Duch Święty mieszka w nas, prawda? Mamy całą Biblię, którą możemy przeczytać. My możemy być pouczeni przez Boga. I jesteśmy teraz tak trochę, wiecie, wyżej postawieni już, bardzo dobrze. Ale ci ludzie powinni już wiedzieć, co to znaczy. Powinni zapisywać, powinni wiedzieć, jak kiedy Daniel tłumaczył ten pierwszy sen króla Nebukadnezara, już powinni jakieś pierwsze lekcje mieć. A oni znowu nic nie wiedzą. I kiedy następna była zagadka, kiedy był napis na ścianie, to też znowu, wiecie, oni nic nie wiedzą. I znowu Daniel musiał być. Tym razem teraz widzimy Daniel w tych okolicznościach, kiedy widzi sytuację, kiedy widzi zdarzenia, on mówi, nie rozumiem, nie jestem w stanie, jestem zaniepokojony, nie potrafię tego odczytać, nie potrafię, potrzebuję Boże, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojego objaśnienia, objawienia. I to jest to miejsce, w którym my jesteśmy zawsze jako ludzie. Amen? Potrzebujemy Bożego objawienia. Nawet kiedy czytam Księgę Daniela, to modlę się i potrzebuję Jego objawienia. I Daniel tutaj prosi. I wiecie, teraz uważnie słuchajmy, bo coś ciekawego tutaj się dzieje. Najlepszy moment, który tutaj w tym rozdziale jest. Pośród tych aniołów, jest ich tam dwóch,
odzywa się jakby ludzki głos. W innym tłumaczeniu jest napisane, że ludzki głos odzywa się. Słychać głos ludzki. I ten głos ludzki, to jest ciekawe, bardzo ciekawe. I zwróćcie uwagę teraz, bo sobie to musimy wyjaśnić. On mówi do jednego z tych aniołów po imieniu, mówi do niego Gabrielu, czyli już wiemy, jak ma na imię jeden anioł. Mówi do niego Gabrielu, wyjaśnij mu to. I wiecie, kiedy zwrócimy uwagę na to, jeden jest, z aniołów jest Gabriel, to już wiemy, na to zwrócimy uwagę, kto może wydawać polecenia aniołom? Powiedzcie mi. Bóg, Pan Jezus. Amen? Jezus Chrystus, Duch Święty, Bóg Ojciec, Bóg Wszechmogący. Nikt z ludzi nie potrafi, a tam jest podkreślone, że słyszał ludzki głos, który powiedział, Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I tutaj jest przedsmak, chociaż w Starym Testamencie Daniel nie umiał tego opisać, bo jeszcze nie był, to wiecie, to było na 6 wieków przed przyjściem Chrystusa w ciele na ziemię. Więc on tego nie umiał opisać, ale on to opisał swoimi słowami, jak to rozumiał, ludzki głos. Czyli już miał widzenie na kilka wieków przed przyjściem Chrystusa, Mesjasza w ciele na ziemię, że to się wydarzy. Popatrzcie się, jak niesamowite proroctwo. Słyszy ludzki głos, który mówi do anioła, wyjaśni mu to widzenie, do Gabriela. I zapisał to, zanotował. Wiecie, to jest niesamowite bogactwo dla nas. Jak Bóg precyzyjnie już zapowiada przyjście Chrystusa w ciele. To jest bardzo ważne i w tym rozdziale to będzie bardzo mocno podkreślone, jak to jest ważne, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w ciele. I teraz, kiedy jesteśmy w tym miejscu, Gabriel podchodzi bliżej do Daniela i chce mu tłumaczyć, co się to dzieje. Co oznaczają te dwa zwierzęta, co oznacza te rogi, co oznacza ten mały rok, co to wszystko będzie oznaczać w przyszłości. Kiedy podchodzi do niego, widzimy taką sytuację, że Daniel nie jest w stanie ustać na nogach. On pada i jest nieprzytomny. Dlatego anioł musi oporządzić Daniela najpierw. Nie jest w stanie mu tłumaczyć niczego, bo nie jest w stanie przyjąć. Nie potrafi, więc musi go najpierw wzmocnić, podnieść. I ten Gabriel, anioł, podnosi Daniela. Mówi mu, nie bój się. Podnosi go, mówi mu po imieniu. I co? I tłumaczy Danielowi. Wiecie, Daniel jest bardzo słaby, nie jest w stanie podnieść swoich oczy do góry, ale on go podnosi i zaczyna mu tłumaczyć. To jest niesamowite. To jest, pamiętamy taką obecność Bożą, kiedy Mojżesz szedł na górę, kiedy schodził z tej góry i jego oblicze, kiedy w obecności Bożej był napromieniowany, że tak powiem, po naszemu, obecnością Bożą, kiedy schodził na dół, ludzie mówili, zakryj twarz, bo nie potrafimy patrzeć na Ciebie. Boża obecność emanuje. Nie jest możliwe, żeby stanąć przed świętym, przed tym, kto jest z nieba i ustać na nogach. To jest bardzo ważne też dla tych ludzi, którzy sobie myślą, a tam powiedzmy coś tam. To do tego momentu, dopóki nie stanie przed tym, który jest posłany od Boga albo przed samym Bogiem, już nie mówiąc, nie jest w stanie człowiek śmiertelny ustać i nie być bez uszczerbku na zdrowiu, na życiu. Tak Słowo Boże mówi. Amen. Dlatego tutaj jest ten moment, kiedy on, Daniel, musi być wzmocniony, podniesiony przez anioła. Dokładnie już wiemy, że to jest Gabriel. I tam mieliśmy takie zdanie, że jeden anioł drugiego pyta się, jak długo to będzie trwać. Ale najpierw, zanim to powiemy, to chcę powiedzieć, o jaki czas chodzi, się pyta tego jeden anioł drugiego. Więc kiedy my mieliśmy tego barana, powiedzieliśmy sobie, co jeszcze powiedzieliśmy? Koźle powiedzieliśmy sobie o tym rogu, który się złamał, o 4, które urosły. I jeszcze 4 królestwa, wiecie, oszczędzę wam, bo jakbyście się mnie zapytali, jak się nazywają ci 4 królowie Grecji, to w historii jest bardzo popularne, bo wiele filmów na ten temat jest w historii. Jakbyście, to chcę wam odpowiedzieć, nie wiem, nie pamiętam, oszczędzę wam tego łamania języka. Mam to, przeczytałem to w historii, wszystkich 4 królów jest wyznaczone nad prowincjami, Grecja wyznaczyła. Nie były to takie mocne królestwa jak Aleksander Wielki. Rzeczywiście Słowo Boże się potwierdza, to co Bóg powiedział, że będą to słabsze królestwa. Ale ciekawa jest dzisiaj rzecz, na którą się chcemy skupić teraz, to jest ten mały róg, który wyrasta z jednego z tych 4
Też nie zapisałem sobie nawet, z jakiego rodu urósł ten mały róg. Rozrastał się na wszystkie strony. Jest napisane, że na którą stronę? Na wschód, na południe i do ziemi pięknej. Do prześlicznej ziemi. Jak myślicie, co to za ziemia? Izrael. Amen. Popatrzcie się. To jest objawienie Boże. I teraz możemy powiedzieć, jak Daniel odbiera swój naród, swoją ziemię. Prześliczna ziemia. W stronę prześlicznej ziemi. I wiecie, ja myślę, że największe zaniepokojenie Daniela właśnie się stąd brało, że widział, co się dzieje, że ten właśnie mały róg, ten król, ten książę uderza na ziemię jego ojców. Ale zaraz do tego dojdziemy. I wiecie, kiedy on jest zaniepokojony, ten anioł tłumaczy mu, Gabriel mu tłumaczy, że to te królestwa, powstanie mały róg, który będzie i co tam jest napisane. Tamtych już zostawiamy czterech. Chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że to były królestwa greckie. Też chciałbym, żebyśmy wiedzieli, że to jest ciągle kozioł, to jest ciągle Grecja. To nie jest, że Grecja upadnie, tylko że to jest ciągle królestwo greckie, mocarstwo greckie. Ale tych królów, bo rogi oznaczają królów, książąt. Więc to są czterech następnych, a potem powstanie jeszcze ten piąty, ten mały róg, jak nazwany. I tutaj w 23 wersecie mamy tak napisane, że to przy końcu tego panowania nastanie król o zuchwałej twarzy. I następny jest powiedziane, obeznany z podstępem, rozszerzy swoje wpływy. Lecz nie tylko dzięki swojej sile, czyli zastanawiałem się, czytałem różne komentarze, co znaczy nie tylko ze swojej sile, więc różne komentarze są, ale słuchajcie, jeden się mi bardzo spodobał. Jest tam napisane, że Bóg zezwoli, że będzie miał właśnie taką siłę. I to tylko jest to, że Bóg zezwoli na to. Nie potrafi nic więcej wyłuszczyć albo gdzieś tam skądś zdobyć, albo nie wiadomo skąd tam jakieś mocy ciemności czy gdziekolwiek. Po prostu Bóg da mu przyzwolenie. I, tak, i to jest, tego się trzymamy. Ja myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie tej sytuacji. Czyli będzie wyjątkowo niszczący, nie tylko dzięki swojej sile, czyli tylko tak, Bóg mu przyzwoli na to. Szczęśliwie mu się powiedzie, szczęśliwie to powiedzmy w tym jego znaczeniu, że cokolwiek będzie chciał robić, to będzie robił. I we wszystkim, tak jest powiedziane, co przed się weźmie i będzie niszczył możnych i lud świętych. I to najbardziej, myślę, boli. To najbardziej boli i tutaj Daniel w tym momencie jest bardzo zaniepokojony tym. Następny werset mówi, dzięki jego przebiegłości uda mu się jego podstęp, a w swoim sercu będzie myślał wyniośle i wielu zniszczy bez rozgłosu. I napisane jest, powstanie przeciw księciu książąt. Przeciw księciu książąt. I to tu jest opisane, że przeciw Bogu. Będzie bluźnił przeciw Bogu. Wiecie, jeżeli tam jest mowa o tym, że nawet niektóre gwiazdy strąci, kiedy miał to widzenie Daniel i opisuje to, że porwie się nawet na książęta, na zastępy anielskie, zastępy nie anielskie, tylko niebieskie, to niektórzy czasami myślimy o tym, że to jest o koniec świata albo chodzi może o aniołów. Absolutnie o to nie chodzi. Tutaj jest typowo historia. To chodzi o ten czas, kiedy właśnie ten mały róg, ten... Powiem konkretnie, to jest Antioch Epifanes, to ten król właśnie. Tego zapamiętałem, bo obrzydliwy jest. Więc to on, dokładnie on taki w historii takie spustoszenie robił. I kiedybyśmy popatrzyli do drugiej księgi Mojżeszowej, kiedy lud izraelski był wyprowadzany z Egiptu, z niewoli, to tam jest kilka razy zwrócone, że Bóg jest księciem zastępów. Tam jest nazwane księciem zastępów. Natomiast plemiona izraelskie, tam są dwa razy co najmniej znalazłem w drugiej księdze Mojżeszowej. Gdybyście potrzebowali, mam to nawet zapisane, są nazwane zastępami niebieskimi. Plemiona Izraela. Dlatego tutaj się odnosi to właśnie do plemion Izraela. To nie chodzi o aniołów, to nie mieszajmy tego z tym, że zostało tam powiedzmy część aniołów kiedyś strącone z nieba, to nie chodzi w tym momencie o to, ale chodzi o zastępy, czyli o plemiona Izraela, a książąt to jest właśnie Jezus Chrystus, to jest Bóg. Będzie bluźnił przeciwko Bogu, po prostu zuchwale będzie robił co tylko niemożliwe. Tam było też napisane, że ofiara dzienna, wiecie, w Izraelu codziennie składana jest ofiara.
i że ta ofiara dzienna będzie zakazana, będzie zakłócona, nie będzie i przez jakiś czas. I rzeczywiście w historii, kiedy popatrzymy do tyłu, tak się stało. Przez 6 lat i 4 miesiące ten Epifanes gnębił naród izraelski w niesamowity sposób, okrutny sposób. Wiecie, taki czy powiedzieć holokaust, czy takie prześladowanie, jakie przechodzili wtedy, było nie do przeżycia. To było nie do przejścia. Kiedybyśmy poczytali historię, a jest jej mało napisane, chociaż powiem wam, że trochę mi to dziwne jest, że o Persji, o Grecji, o Rzymie jest tyle tomów, że się w głowie nie mieści. Natomiast o tym odcinku historii, o narodzie wybranym jest bardzo mało napisane. A popatrzcie się do Słowa Bożego. Bóg ile poświęca kozłowi i baranowi, a ile poświęca prześladowaniu w tym rozdziale. Widzicie to? Boga to bardzo boli. On ze szczegółami wymienia i widzi, co go boli. Popatrzcie i zwróćmy uwagę na to, że to dotyka źrenicy Boga. On nie wypomina tam, wiecie, Persji, nie wypomina nawet Grecji jako poprzednikom, ale tego tutaj rozlicza i wyszczególnia. Wiem, że szczególna, surowa kara czeka tego, kto tak robi narodowi Bożemu. Amen. Kto dotyka źrenicy, kto dotyka mego ludu, dotyka źrenicy mojego oka. I właśnie tutaj jest wyszczególnione. I zastanawiałem się, dlaczego tak bardzo szczegółowo Bóg widzi każdy szczegół i Danielowi to objawia, Gabriel. I mówi mu o tym, że będzie ofiara wstrzymana, że nie będą mogli oddawać czci Bogu w swojej ziemi świętej. Będzie świątynia zbezczeszczona, bo to Boga boli. Bo to jest Jego lud i to jest Jego miejsce święte, to jest Jego świątynia. I tak samo ty i ja jesteśmy Jego ludem i Bóg nigdy nie pozwoli, abyś ty i ja był bezkarnie dotykany przez kogokolwiek prześladowany. Amen? Każde prześladowanie, każda zniewaga, każde zło wyrządzone przeciwko ludowi Bożemu, czy Izraelowi, czy komuś, kto jest dzieckiem Bożym, kto jest jego ludem, nie jest bezkarne. Ja wam powiem, że tego nawet nie chciałbym patrzeć, co się będzie działo, kiedy będzie sąd. Słowo Boże mówi wyraźnie, że ziemia wyda krew i Bóg rozsądzi każde jedno zło. To będzie naprawdę okropne. Ale teraz jesteśmy, kiedy Bóg właśnie objawia Danielowi, co się będzie działo. I słuchajcie, chcę powiedzieć, że trochę tam poczytałem i kiedy popatrzyłem się, jakie straszne rzeczy się w czasie Antiocha Epifanesa działy, kiedy Izrael był tak prześladowany, że gdyby nie było tego objawienia, słuchajcie, teraz mówię zupełnie świadomy, pewny, co mówię. Gdyby tego objawienia nie było Daniela, żeby oni nie mieli przeświadczenia, nie mieli zapisane, że ktoś kiedyś przewidział historię, Bóg to objawił, amen, ale ktoś to zapisał, ktoś był Daniel, zapisał to i zaksięgował i założył to w księgach, i ludzie to mogli odnaleźć, ludzie, którzy mogli przeczytać. Właśnie w tym czasie, kiedy Antioch Epifanes najbardziej prześladował lud żydowski, lud izraelski. Wiecie, rzeczywiście historia potwierdziła, że tych 6 lat i 4 miesiące to było dokładnie, to było, wiecie, w którym to było roku? 171 do 165 przed Chrystusem. To było dokładnie tych 6 lat i 4 miesiące, a przez 3,5 roku ostatnich zabronił jakiekolwiek ofiary składać w świątyni. I wiecie, co zrobił? Zbezcześcił świątynię, że pogańskie ofiary, wiecie, ze świń i składali. To było obrzydliwością. Zanieczyścili miejsce, które Bóg skrupulatnie, dokładnie przeznaczył do tego, aby Jemu składać ofiary, aby to była Jego miła woń. Epifanes. Tak, on się czuł tak pewny, czuł się tak wyniosły. I wiecie, to było drugie takie największe obrażenie Boga. Wiecie, pamiętacie o naczyniach? Pamiętacie? Kiedy człowiek sięgnął po naczynia, które były przeznaczone dla Boga, jeszcze tej nocy zginął. I tutaj mamy następne zbezczeszczenie, kiedy znowu człowiek myśli, że jest bezkarny i bezcześci miejsce święte, prześladując naród wybrany, naród święty, naród Boży, dopuszczając się okrutnych rzeczy, myśląc, że jest bezkarny. To jest drugie. Będziemy jeszcze mówić, bo jeszcze będzie trzecie. Ale słuchajcie, to jest to miejsce właśnie.
kiedy tutaj jest nazwane, że to będzie zbezczeszczone. I dopiero w historii widzimy, że po tych 3,5 roku, ostatnich tych 6 latach, bo to są te 2000, ile żeśmy tam mieli? 2000 wieczorów Iran, 2300, tak. 2300 wieczorów i poranków, to dokładnie znaczy 6 lat i 4 miesiące. A w ostatnich 3,5 roku nie była w ogóle składana ofiara. Naród wybrany nie miał w ogóle wstępu do świątyni. Byli prześladowani i byli uciskani w okrutny sposób. I wiecie, co się potem dzieje? Machabeuszowie potem dopiero wyzwalają i oczyszczają świątynię, żeby znowu była po tych 3,5 roku składana ofiara. I wiecie, teraz możemy zrozumieć, dlaczego naród izraelski tak bardzo oczekiwał Mesjasza. Widzicie to? Tak bardzo potrzebował, wyczekiwał Mesjasza. Oni już właściwie w 171 roku już myśleli, że już musi przyjść. Oni obliczali, że wtedy ma przyjść Mesjasz. Potrzebują go i jedynie on może uratować. Ale teraz chcę zwrócić uwagę na inny szczegół, bardzo ważny. Gdyby... I właśnie z tego okresu historii, ja już to mówiłem chyba na zeszłym spotkaniu, na poprzednim, z tego okresu historii Żydzi, naród wybrany, Hebrajczycy, przepisywali ręcznie właśnie Księgę Daniela, właśnie to objawienie, że ten Antioch Epifanes, wtedy nie był nazwany jeszcze, ale był małym rogiem nazwany, że mały róg zostanie strącony po 6 latach, 4 miesiącach. Gdyby nie mieli takiego objawienia, nie byliby w stanie przeżyć. Słuchajcie, gdyby nie było nadziei jakiejkolwiek, wiedzieliby, że wszyscy poginą i nie mieliby już przetrwania. Wyobrażacie sobie to? Dam wam taki przykład. Kiedy boli cię na przykład ząb, kiedy boli cię ząb i ten ból jest coraz mocniejszy i straszny, gdybyś nie wiedział o tym, że można pójść do dentysty, że na przykład jutro rano jesteś umówiony i że jest szansa, to byłoby w stanie od zmysłów odejść. Zgadza się? Jeśli kogoś bolał kiedyś ząb, to sobie wie, o czym się całą noc przeżyć. I tylko nadzieja, światełko, że rano będę u dentysty, cokolwiek się stanie. Ale to jest tylko ząb. Słuchajcie, a tutaj chodzi o życie. Tutaj chodzi o zagładę narodu. Tu chodzi o straszne rzeczy, które wydaje się nie mieć będą końca. I ludzie z rąk do rąk przekazywali sobie słowo i widzieli, że jego czas się kończy, że to on nie będzie trwał wiecznie. Że Bóg dopuścił, ale jest jego ręka i ukróci to. I w pewnym momencie on zniknie. I rzeczywiście tak się stało. Antioch Epifanes zniknął z historii. Ale nie, wiecie, to nie jest zniknięcie, bo oczekuje na swój sąd. Tak jest napisane. A teraz chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co to oznacza. Oznacza to to, bo to jest to nie chodzi o koniec. Tutaj jest takie słowo w naszym rozdziale, kiedy przeczytaliśmy, że o końcu czasu, ale to nie chodzi o czas końca świata, końca wtedy, kiedy my oczekujemy. Rozumiemy to. To jest czasu gniewu Bożego. Różne okresy czasu w historii są w proroctwach i to chodzi o koniec czasu gniewu Bożego. I to właśnie był ten czas. Antioch Epifanes to był swego rodzaju antychryst na tamten czas. Chciałbym zwrócić uwagę. Dla nas co to oznacza? Mały róg. Pamiętacie, że w poprzedniej historii mały róg również był przy końcu czasów, ale to tych czasów, które my oczekujemy. Zgadza się? Też był nazwany małym rogiem. Taki tytuł jest nadawany, mały róg, taki tytuł jest nadawany szczególnym postaciom. Mamy już dwie takie postacie w naszej księdze. Ja dzisiaj tak powolutku tłumaczę, żebyście, wiecie, jak patrzę na was, że tacy coraz większe oczy macie, to chcę, żebyście się nie wystraszyli. To jest dobra nowina, kiedy wiemy coś do przodu. Takie dobre powiedzenie, gdyby wiedział, że się przewrócisz, to by siadł, tak? Więc wiedząc, że możesz się przewrócić, możesz usiąść, więc to jest dobra nowina. I my dzisiaj możemy widzieć objawienie do przodu, co robić w sytuacji, a wiemy, że takie sytuacje nastąpią, bo mamy wyraźne objawienie, mamy wyraźnie napisane, co będzie przed nami. A dzisiaj się patrzymy, żeby popatrzeć do tyłu, co się wydarzyło i dzięki czemu naród Boży przetrwał. Amen? Dzięki objawieniu Bożemu. Dzięki temu, że Bóg objawia do przodu.
Bóg nigdy nie chce, żeby ludzie byli zaskoczeni i mówili, a co to na mnie wpadło, nie rozumiem w ogóle, co się to stało. On chce, żebyś widział rzeczy. Amen? Na przerywnik powiem wam takie świadectwo. Duch Święty jest w nas, On mieszka w nas, On jest duchem proroczym, duch Chrystusa. Halleluja. Amen? Wiecie, ja wam powiem takie przeżycie. Kilka lat temu mieliśmy często spotkania, często co piątek mieliśmy spotkania męskie, modlitwy. Kobiety miały w czwartki, myśmy mieli piątki. I pamiętam, kiedy przygotowywałem się, kiedy modliłem się, Panie, chcę, żebyś Ty objawiał, co mamy robić na tych spotkaniach. Byłem odpowiedzialny, więc było mi to na sercu bardzo. To wiecie, miałem coś takiego, że w modlitwie, to nie był sen, to nie było, wiecie, to było widzenie. Miałem w modlitwie, jakby widziałem osobę. I powiem wam kilka takich przykładów. Widziałem osobę, miała wtedy, pamiętam dokładnie, granatowy swetr. I kiedy modliliśmy się, kiedy było uwielbienie chyba, tak to wyobrażam sobie, już dokładnie nie pamiętam, niektóre szczegóły zapisałem, to widziałem tę osobę, kiedy położyłem rękę na kręgosłup i widziałem kręgi. Dotykałem te kręgi, takie dla mnie były zabawne, takie dziwne. Tu naciskałeś, a tu wyskoczyło. To było w widzeniu. I wiecie, nie minęło kilka tygodni, nie wiem, czy może to było dłużej. Jesteśmy na modlitwie piątkowej, modlimy się. Ktoś wychodzi do przodu do modlitwy, myśmy mieliśmy potem modlitwę o jedni o drugich, więc kto potrzebował modlitwy, wychodził do modlitwy. Stoi człowiek plecami do mnie, patrzę się, ma granatowy swetr i nie powiedział, o co się chce modlić. I mi się zupełnie przypomniał ten obraz z tego. Wiecie, dzisiaj się wam mogę przyznać, bo to zabawne, ale podszedłem do niego i zacząłem się bawić jego kręgami. Zacząłem naciskać na jego kręgosłup, tak delikatnie, bardzo delikatnie, wiecie, starszy człowiek. Nie chciałem, żeby tam, wiecie, gdzieś tam urazić, jakiś nerw nacisnąć. Jeszcze dostanę. I wiecie, on się tak bardzo szybko, nerwowo oglądnął się na mnie, popatrzył i z powrotem się obrócił. Nie? I ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale kiedyśmy się skończyli modlić o wszystkich, podszedłem do niego i pytam się, co odczuwał, co przeżywał. I on mówi, że taki niesamowity gorąc przeszedł przez jego kręgosłup, że aż się wystraszył, że się mu nogi ugięły w tym momencie. I mówi, że zupełnie ból ustał w tym momencie, a miał taki obrzęk jakiś gdzieś tam i mówi, tak strasznie kręgosłup bolał, że on na modlitwę przyszedł tylko z tego powodu, że może się będą modlić o chorych. I Bóg uzdrowił go. Słuchajcie, więc Bóg pokazuje do przodu. Gdybym nie widział tego wcześniej, gdybym nie podszedł, rozumiecie to? Ja nie chcę się chwalić teraz, ale to jest Jego chwała, to jest Jego zasługa. Amen. Chcę wam powiedzieć, że kiedy w modlitwie trwasz i jesteś otwarty dla Niego, Duch Święty może ci pokazywać rzeczy do przodu. Miałem kilka też przypadków, kiedy na restarcie, wiecie, to jest niesamowite. Kiedy sobie w modlitwie gdzieś tam miałem jakieś słowo, przeżyłem jakieś słowo i sobie go ułożyłem, że kiedyś się z nim podzielę. Niesamowite objawienie, kiedyś się z nim podzielę. I sobie go tak ułożyłem, zapisałem sobie gdzieś tam w kalendarzu, bo miałem tylko kalendarz na ścianie i długopis. Zapisałem sobie to, ten werset, żeby go nie stracić, tę myśl, która tam była, wiecie, i potem gdzieś tam sobie to rozwinę kiedyś i sobie użyję. No ale wiecie, czas leci, nie rozwinąłem myśli, nie użyłem tego słowa. Pastor mi nie dał usługi jakoś dosyć szybko, nie miałem kiedy. I wiecie, jesteśmy na restarcie, rozmawiam z jakimiś ludźmi, tak całkiem na luzie, wiecie, tak całkiem na luzie, rozmawiamy coś, oni tam zupkę jedzą, jakąś herbatkę piją, rozmawiamy. W tym momencie widzę kalendarz i widzę moją notatkę na tym kalendarzu. Wiecie, i zacząłem mówić to, co tam było. Strzał w dychę. Gdyby tego nie było wcześniej, Duch Święty nie mógłby tego użyć. Bóg daje do przodu. Amen. Tutaj czytamy o prześladowaniach i tak samo w prześladowaniach, w cierpieniach możesz być krok do przodu. Możesz widzieć do przodu. Bóg dał kilkaset lat do przodu widzenie. Naród izraelski może dzisiaj by już nie istniał, gdyby nie miał objawienia, że przetrwa i będzie się miał dobrze. Amen? Że Bóg zapowiedział, że On daje władzę, On daje autorytet, On daje też możliwość komuś, tak na przykład mały róg, daje mu, żeby mógł wypełnić jego plan. Ja się patrzę tak na zegarek i się patrzę, w którym miejscu jesteśmy, w dobrym miejscu jesteśmy. I wiecie, i to jest nazwany mały róg. I teraz chciałbym przejść do tego, co to znaczy mały róg, kiedy już jesteśmy w takim miejscu, żebyśmy to mogli umieścić w Słowie Bożym, w Biblii, w Księdze Proroczej. Co to oznacza? Więc dlatego szybciutko chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy
pierwszy list Jana, drugi rozdział. I tutaj wiecie takie słowo, kiedy przeczytałem o małym rogu i kiedy, to było kilka lat temu, ale kiedy porównałem sobie to z poprzednim małym rogiem, to już wam czytam, co to jest. Drugi rozdział, 18 werset. Dzieci, nastała ostatnia godzina, zgodnie z tym, o czym słyszeliście, to oznacza, że ma przyjść antychryst. Słuchajcie teraz uważnie, pojawiło się wielu antychrystów, właśnie po tym poznajemy, że nastała ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie należeli do nas, bo gdyby należeli do nas, pozostaliby z nami. W ten sposób stało się jasne, że nie wszyscy należą do nas. Wy jednak macie to namaszczenie od świętego. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na ten werset 18, druga część. Pojawiło się wielu antychrystów, właśnie po tym poznajemy. On tutaj, Jan, pisze bardzo wyraźnie, że oni nie należeli do nas. To są ludzie nie spośród zgromadzenia. Słuchajcie, nie mylmy tego. To nie są ludzie, którzy poznali Jezusa Chrystusa. To są ludzie, którzy właśnie są wyniosłego serca. To z nas to tak, jak żeśmy mówili, że z morza, z oceanu wyszły bestie. Po prostu z ludzi. Zgadza się? Z ludzi. Z ludzi powstali. I co tutaj jest napisane? Wielu pojawiło się antychrystów. Nie rozumiałem kiedyś, dlaczego wielu antychrystów. Ale kiedy patrzę na jeden mały róg z siódmego rozdziału, kiedy patrzę na drugi mały róg z ósmego rozdziału, kiedy patrzę na kolejny mały róg z tymi dziwnymi oczami i z buzią, z gębą, przy końcu czasów, to popatrzcie się, tą samą nazwą są wszyscy nazwani. Mały róg. Chodzi o antychrysta. W każdym jednym wypadku. Wiecie, i tutaj Jan pisze, że wielu antychrystów przyszło na świat już. I przyjdzie jeszcze. Dlatego tutaj jest bardzo łatwo i pięknie wytłumaczone, co to znaczy. Wiecie, chcę wam powiedzieć, że taki antychryst, następny mały róg, to był Neron, który tak samo chciał zniszczyć lud święty. Zgadza się? W moim mniemaniu teraz mogę wyprzedzać już, powiedzmy, Księgę Daniela, bo już to jest dalej. Następnym takim wielu papieży, którzy tak samo chcieli zniszczyć naród wybrany, lud święty. Następnym mógł być Hitler, też mały róg. Czy Chruszczow, czy ktokolwiek, kto chciał zniszczyć naród wybrany, naród izraelski. I teraz czytajmy jeszcze tym samym liście Jana, 4 rozdział, 2 werset. Jest dalsza część tego. Ducha Bożego rozpoznaje się w ten sposób, że wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, uważajcie, to jest bardzo ważne, jest z Boga. Wszelki natomiast duch, który tego o Jezusie nie wyznaje, nie jest z Boga. To duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz jest na świecie. Popatrzcie się, bardzo fajnie jest wytłumaczone. Duch antychrysta już jest na świecie. Jan to bardzo fajnie tłumaczy. Wielu ich było, bo duch jest, więc oni powstają. Duch antychrysta był, jest i jeszcze przyjdzie. I wielu ich było. I jest bardzo fajnie wytłumaczone, że on nie uznaje, że Chrystus narodził się w ciele. To jest jeden z bardzo dobrych znaków. Wiele, naprawdę wiele ludzi kpi z tego, wyśmiewa się z tego. Co wy tam wierzycie, że z Marii się narodziło niepokalane, poczęte. Słyszeliście taki coś? Jak wy możecie w to uwierzyć? Wielu ludzi ma, wiecie, takie kpinę, wyśmiewa się z tego, że Chrystus nie przyszedł w ciele, że to jest niemożliwe, że nie jest Bogiem, że Bóg nie może być w ciele. Dlatego tutaj jest bardzo ważnie wytłumaczone. Więc w moim notatkach ja sobie zanotowałem kilka takich cech antychrysta, kiedy byś chciał rozpoznać, to jest to, że nie wierzy w Chrystusa, nie wierzy, że Jezus Chrystus narodził się i był w ciele, że był człowiekiem i Bogiem. Amen. Następny jest taki, że prześladuje i nienawidzi narodu wybranego, izraelskiego, narodu żydowskiego. Zgadza się? To jest następny punkt. Nienawidzi, czy też nie lubi ludzi bożych, czyli ciebie i mnie. Przeszkadzają jemu. Dlatego takich kilka punktów możemy sobie wziąć. Jest jeszcze wiele cel, ale chciałbym zwrócić uwagę, żeby nigdy nie patrzeć się, jeżeli gdzieś tam mówi się o duchach zwodniczych, czy gdzieś tam, że to może być to, może być tamto, tu jakieś proroctwo, coś. Nie bójmy się błędów, nie bójmy się społeczności, jeżeli jesteśmy naprawdę dziećmi Ojca, jesteśmy dziećmi Króla. Jezus Chrystus powołał Kościół i On jest głową Kościoła. Natomiast nie mylmy z tego, duch antychrysta to jest przeciwny Bogu, przeciwny Chrystusowi,
sprzeciwiający się narodowi wybranemu, nienawidzący Żydów, powiem tak po prostu, antysemickie nastawienie. Amen? Rozumiemy to? I tu jest powiedziane o antychryście. Dlatego chciałem wam przeczytać ten list Jana, bo kiedy czytam list Jana, zawsze tutaj bardzo mocno. A kiedy czytam Księgę Daniela, rzuciło się mi to w oczy. I przewróćcie jeszcze kartkę może dalej. W drugim liście Jana. Drugi list Jana nie ma rozdziału, więc to jest 7 werset tylko. Drugi list Jana, 7 werset. Gdyż wielu oszustów wyszło na ten świat, nie chcą oni przyznać, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele. Kto tego nie wyznaje, jest oszustem i antychrystem. Słuchajcie, my wyznajemy, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, aby nas wykupić od grzechu. Amen? To jest piękne. I to jest piękne. Halleluja. Ja już lecę dalej. Jesteście zmęczeni trochę? To co, jeszcze 9 rozdział i lecimy? Mam kilka wniosków i kilka myśli. Wiecie, ten rozdział wydawało mi się, że zrobię połączenie dwóch rozdziałów rzeczywiście, ale nie jesteśmy w stanie. Dlatego, że on jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny, żebyśmy wiedzieli, co to jest mały róg. Kto to jest antychryst? Co on robi? Co robił w historii, w przeszłości i co będzie robił dalej? I wiecie, kiedy żeśmy czytali poprzednią historię, kiedy jest o końcu świata, on się będzie podawał, jest bardzo wyraźnie powiedziane, że będzie się podawał za Boga. Czyli powie wyraźnie, że Boga nie ma i on się w miejsce Boga postawi. Nie czcić nikogo innego, bo on jest rozwiązaniem na wszystkie sprawy świata. Po prostu chce zająć miejsce Boga. I popatrzcie się, mamy takie trzy odstępstwa. Naczynia święte zbezczeszczone, świątynia podeptana i składane plugawe ofiary, które Bóg nie może na to patrzeć. I trzecie, podanie się za Boga. To jest trzeci mały róg, ten trzeci, no, któryś z kolei, który będzie przy końcu, czyli największa obrzydliwość przed Bogiem. I tutaj jest jedna taka myśl, która chciałbym teraz zwrócić uwagę, jeszcze skoro jesteśmy przy małym rogu. Popatrzcie się, że bez udziału rąk wszyscy oni zostali strąceni. Zauważyliście? Baran został zgnieciony przez kozła, ale róg na jego głowie spadł sam. Zauważyliście to? Czyli to sprawił Bóg. Nie było potrzebne nikogo. Mały rok został strącony. Było powiedziane, że zostanie do pewnego czasu, a potem go nie będzie. Został strącony przez Boga, Wszechmogący. Jak wielki jest Bóg. Amen? Popatrzcie się, ten, który zbezcześcił naczynia Boże, nawet ręki nie było, były palce. Pamiętacie? Zwróciłem wam na to uwagę, żebyśmy zapamiętali, że to nie była ręka, ale jest napisane, że palce. Bóg jednym palcem napisał klepsydrę na ścianie. I w tym momencie on został odebrany mu życie. Czyli bez użycia ręki. Znaleziono go martwego w pałacu. Zgadza się? Posąg, ten wielki posąg potężny Nebukadnezara, który widział, jak został zniszczony, bez użycia rąk. Kamień, którym my wiemy, że jest Chrystus, uderzył i bez użycia rąk. Jest tam zapisane bardzo wyraźnie. To jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy to zapamiętali, że Bóg czyni swoje rzeczy. On czyni rzeczy, on pisze historię i on nie potrzebuje użycia rąk. On jest Bogiem Wszechmogącym, on jest wielkim Bogiem. Amen. Moje serce przepełnia niesamowita bojaźń Boża, niesamowita wdzięczność, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wiecie, w tym momencie chciałbym powiedzieć, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Amen? Halleluja. Jak dobrze jest być po Jego stronie, jak dobrze jest być u Jego stóp, jak dobrze jest ukorzyć się u tak wielkiego Boga, który pisze historię, który jest łaskawy, aby objawić, co się stanie za 1000 lat, który objawia nam, co się stanie za kilkaset lat, który mówi nam, że pomimo, że będzie ciężko, a będzie ciężko, ja jestem z wami i nigdy nie zostaniecie sami. Jak Daniel był w lwiej jamie i był tam w mojej obecności, miał dobrą relację, dobrą społeczność, jak trzej jego przyjaciele byli w piecu ognistym i nic, nawet swąd nie przeszedł przez ich ubrania, ja jestem z wami. A nawet gdyby tak nie było, to ja wam powiem, po mojemu lepiej być tam z Bogiem,
niż na zewnątrz z Nebukadnezarem, czy z Dariuszem, czy z Belszazarem, czy z kimkolwiek innym. Chociaż byli wielcy i możni, widzimy, jak szybko wiatr ich zdmuchnął. Zgadza się? Bóg jest wielki. O, jak wielki jest Bóg. I to tak, tyle o małych rogach, jeżeli byśmy chcieli zwrócić uwagę, kiedy będziecie widzieć w Księdze Proroczej o małym rogu, o Antychryście, to chcielibyście wiedzieć, że On już jest na świecie, duch Antychrysta już jest na tej ziemi, był zawsze i powstają małe rogi, są nazwane małymi rogami. Wiecie, chcę tutaj przy tej okazji powiedzieć, jak śmieszna musi być ludzka władza w oczach Bożych. Wiecie, Bóg patrzy i Danielowi pokazuje, że jakaś włochata kula stoi nad wodą, a drugi tam pędzi i przywalił w niego i rozwalił go. Jak to musi być śmieszne w oczach Bożych, a to jest przecież potęga, to jest, wiecie, tu na ziemi to było, dla nas to jest przytłaczające, zgadza się? A Bóg patrzy i Danielowi objawia królestwa jako rogi i tego, który by był najstraszniejszy, on go opisuje jako mały róg. Jeszcze wiecie, w śmiesznej postaci tego z ostatniego wyjścia, czyli tego na koniec zdarzeń świata, pokazuje, że z oczami i z gębą. Wiecie, ja miałem takie pokuszenie, że zrobię, narysuję, ale tak to śmiesznie wychodziło, że oszczędzę wam tego. Zachowajmy powagę sytuacji. Dlatego mały róg, niech będzie małe rogie, zostańmy tak z tymi oczami i niech to będzie w naszej wyobraźni, tylko bez rysunków. Ale wiecie, tak śmiesznie to wygląda w oczach Bożych, chociaż dla nas ludzi jest to przytłaczające. Chcę powiedzieć, że w oczach Bożych to są tylko rzeczy, które przemijają. On daje przyzwolenie i czas się zmienia, historia się zmienia, a ci, którzy są przy Jego boku, są na wieki. Amen. Halleluja. Ale teraz chcę powiedzieć jeszcze o kimś, na koniec, o kimś, moje serce za chwilę się rozraduje jeszcze bardziej. Halleluja. I chcę powiedzieć najpierw o Gabrielu. Gabriel. To jest ten anioł, który tłumaczył Danielowi. Nie wiem, czy pamiętacie, gdzie jeszcze Gabriela spotkamy. W Nowym Testamencie, w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale spotykamy Gabriela, kiedy, wiecie, Zachariasza spotyka przy składaniu ofiary i zapowiada mu przyjście dziecka, syna, który zapowie przyjście Mesjasza, który będzie torował drogę Mesjaszowi. I wiecie, Zachariasz w tym momencie przestaje mówić. Nie wiem, czy mi się też to teraz zdarzyło powiedzieć kiedyś, żeby muszę przełknąć, żeby... Słyszałem to kilka razy, że Zachariasz być może był w podeszłym, na pewno był w podeszłym wieku, już był starszy, nie wierzył już, że będzie miał dzieci. I kiedy Gabriel przyszedł do niego i powiedział: Zachariaszu, będziesz miał syna i on będzie poprzedzał, będzie torował drogę Mesjaszowi, to że nie wierzył do końca i żeby nie zepsuł czegoś, to stracił umowę. Nie do końca temu wierzę. Słuchajcie, bo kiedy przeczytam Księgę Daniela i widzę, co z takim bogobojnym, świętym człowiekiem jak Daniel, prorokiem, działo się, kiedy spotkał Gabriela. Wyobrażacie sobie to? Spadnie przytomny na ziemię. Gabriel musiał go podnieść, musiał go wzmocnić, bo nie był w stanie nawet słuchać. A potem jeszcze chorował, nie był w stanie pełnić służby. Jestem przekonany, że spotkanie ze świętą osobą z nieba nie jest w stanie przejść bez uszczerbku na zdrowiu. Więc do końca nie wierzę, że Zachariasz nie wierzył. Myślę, że był tak szczęśliwy, że wszystkim by rozpowiedział bardziej o tym. Ale myślę, że to podobna sytuacja przytrafiła się jemu, kiedy spotkał Gabriela. Spotkanie ze świętym jest niesamowite. Musi być niesamowite, skoro tak Biblia mówi. Amen? Myślicie też tak? Myślę, że to myślenie jest lepsze. Jeżeli ja coś takiego powiedziałem o Zachariaszu, to chciałbym powiedzieć przepraszam. Bo myślę, że jakbym spotkał Gabriela, to dzisiaj chyba przez pół roku byście nie słyszeli kazania z moich ust. Nie wiem, czy bym przeżył. Tak myślę poważnie. Bo to jest święta osoba, to jest z nieba osoba. Chcę powiedzieć, że ten sam Gabriel, skoro sobie to już wyjaśniłem, ten sam Gabriel 6 miesięcy później w Nazarecie, w miasteczku, byłem tam rok temu dokładnie w Nazarecie, objawia dziewczynie o imieniu Maria, że urodzi się Chrystus, że urodzi się Mesjasz, że przyjdzie na świat Mesjasz, ten sam Gabriel. To jest niesamowite, prawda? Widzicie to?
spotykamy tę samą osobę posłaną przez Boga. Ten, który był u Daniela, ten, który był u Zachariasza, który był u Marii, ten, który zapowiada. W następnym rozdziale będziemy mówić jeszcze niesamowite rzeczy, które wiecie, wynikają z tego kontekstu, który chciałbym zachęcić, jak wielki jest Bóg, jak wielki jest Bóg, jak Jego dzieła są potężne, jak precyzyjnie zapowiada, a potem czyni, jak przewidzi każdą sytuację, jak też, co jest dla mnie niezrozumiałe, daje wolę, wolną wolę ludziom. Słuchajcie, ci władcy, ci królowie też, oni mieli swoją własną wolę. Oni mogli zdecydować inaczej. Popatrzcie, coś jednego pchało w takim kierunku, że był coraz bardziej pyszny i nic go nie było w stanie powstrzymać. Widział swoją władzę i myślał, że już go nic nie zatrzyma, że nie ma Boga nad niego, chociaż słyszał o nim i wiedział, że już było wielu upokorzonych przed nim. Choćby świadectwo Nebukadnezara dla jego syna Belszazara. Zgadza się? Jednak nie powstrzymało to, żeby pomyśleć, zdrowo pomyśleć, podjąć decyzję. Jaka wielka łaska nas spotyka, że mogliśmy poznać, że to właściwie On nas zaprosił i poznał nas. Amen? Że możemy być dziećmi Boga, że możemy być Jego. Halleluja. I ten sam Gabriel zapowiedział przyjście Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, kiedy Zachariasz przemówił, kiedy Zachariasz odezwał usta, kiedy się urodził Jan, kiedy on wysławiał Boga, kiedy on mówił proroctwa, ja myślę, że on śpiewał. Ja lubię uwielbienie, ja myślę, że to była pieśń. Że to nie było tylko słowa, kiedy mówił tam, ale on chyba śpiewał. Żydzi bardzo lubią śpiewać, tańczą przy tym. Gdybyście to widzieli, co się tam dzieje, jak oni się umią radować, cieszyć, śpiewać psalmy, to jest niesamowite. Na swoją melodię. My tutaj się uczymy nowej pieśni, my się, wiecie, jakoś tam krczymy przy tym wszystkim, a oni potrafią, wiecie, na całe gardło, nikt się nie przejmuje niczym. Jak to widziałem, to byłem w szoku, tylko wam taką wrzutkę zrobię, kiedy byłem pod ścianą płaczu i sobie pomyślałem, no to teraz chrześcijanin napełniony Duchem Świętym, ochrzczony w Duchu Świętym, idzie się modlić. Kiedy przyszedłem, to byłem taki. W porównaniu z tymi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, nie poznali Go jeszcze. Wiecie, kiedy koło mnie był starszy człowiek obok mnie, kiedy ja klęczałem, modliłem się, obejrzałem się, starszy człowiek obok mnie klęczał na kolanach i słuchajcie, on się kiwał i tak. Mnie w plecach bolało, jak patrzyłem tylko. I on się modlił całym sobą, krzyczał na całe gardło, ręce do góry, wiecie, i kiwał się i całym sobą. Nie patrzył się, czy jest spocony, czy wiecie, czy ubranie mu tam gdzieś przesiąknie, czy się przewróci, czy się ubrudzi albo coś. Dla niego to nie miało znaczenia. Oni umieją oddawać chwałę Bogu, nawet nie znając jeszcze Jezusa Chrystusa. Uczmy się tego. Chcę was zachęcić. Bądźmy cali dla Niego. Bóg jest wielki, jest wszechmogący. Amen. On pisze historię. On objawia ją. I chce, żebyśmy byli pewni, co nas czeka. On chce, żebyśmy nie byli w szoku, jeżeli coś przyjdzie. Wiecie, jakiś nowy podatek rzucą i my, Boże, co tam? My to mamy zapowiedziane. My wiemy, że to się dzieje, że to się ma dziać, że będzie ciężej. Amen. On na to zapowiada, ale słuchajcie, mamy światło, że kiedy wszystko już się wypełni, możesz patrzeć się na to i widzieć tego, który pozwala na to i powiedzieć, on nie pozwoli pokroczyć ani jednego kroku dalej. Nic nie dotknie mnie, żeby mnie odłączyło od miłości Chrystusowej. Nic. Apostoł Paweł tam chyba wszystko wymienił. Jeżeli jest jakaś rzecz, co może jeszcze cię odłączyć, to nie wiem. Amen? Ja chyba zaczynam kazanie jakieś inne głosić. Gabriel, Łukasza. Chcę tylko wam przeczytać Łukasza. I to będzie na uwielbienie końcowe. Potem się modlimy. 68 werset pierwszego rozdziału Łukasza. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, bo nawiedził swój lud i przygotował mu okup. Wzbudził nam róg wybawienia. Popatrzcie się, to jest to miejsce. To jest róg wybawienia. Tutaj myśmy mówili o jakichś małych rogach, mówiliśmy o jakichś rogach, które były i potem się łamały, ale jest jeden róg wybawienia, który trwa na wieki. Amen? To jest ten kamień, który uderzył w wszystkie panowania, wszystkie władze. Rozsypało się w pył i on rozrasta się coraz mocniej. I słuchajcie, co Zachariasz tutaj prorokuje, co on w tej pieśni swojej tutaj mówi. Wzbudził nam róg wybawienia z rodu swego sługi Dawida. Tak jak zapowiedział przed wiekami przez usta swoich świętych proroków, czyli przez Daniela też, wybawienie od naszych wrogów i z ręki ich wszystkich, którzy nas nienawidzą, by okazać miłosierdzie naszym ojcom i wspomnieć swoje święte przymierze. Przysięgę złożoną naszemu ojcu Abrahamowi, że pozwoli nam ocalonym z ręki wrogów służyć mu bez lęku.
Halleluja. Tu jest powiedziane potem o dziecku, które się narodzi, jest prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem. Słuchajcie, on mówi o swoim synu. Czytajmy to, 76 werset. A ty dziecko będziesz nazwane prorokiem najwyższego, tak jak Gabriel mu to powiedział. Gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować jego drogi, dać jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu jego grzechów. Słuchajcie, to było nie do pomyślenia wcześniej, a on tutaj prorokuje o tym. Ze względu na wielkie miłosierdzie naszego Boga, dzięki któremu zajaśnieje nam jutrzenka z wysokości, by objawić się tym, którzy tkwią w ciemności i w ciemności śmierci skierować nasze nogi na drogę pokoju. Amen. Halleluja. I Gabriel to zapowiedział. I kiedy Zachariasz to wypowiada, on jest w pełni Ducha Świętego i objawia, co ma nadejść, co ma być przyszłe, że Jezus Chrystus przyjdzie jako ten baranek niewinny, zabity za okup, za ofiarę za nas wszystkich. A Jan opisuje go w objawieniu, że widziałem jak lew z pokolenia Judy. Amen. Wiecie, już nie żaden tam baran z dziwnymi rogami, czy kozioł jakiś tam z rogiem, ale lew z pokolenia Judy. Amen. I co wam jeszcze chcę powiedzieć? Panowanie Chrystusa trwać będzie wiecznie. Tutaj tak naprawdę już jest zapowiedziane, że to Chrystus da historię w ręce swojego ludu. Amen? Że ten kamień będzie się rozrastał coraz więcej, aż stanie się górą, aż stanie się potężną skałą. Amen? Cieszycie się? To jest Królestwo Boże. My dzisiaj się modlimy, przyjdź Królestwo Twoje. Ustanawiamy Go. I tak jak Lucy dzisiaj mówiła świadectwo, jak modliliśmy się o to małe dzieciątko, każda modlitwa, każde uzdrowienie, każde zwycięstwo jest poszerzaniem Królestwa Bożego. Kiedy wkładasz ręce na chorego i ten zostaje posilony, wzmocniony, Królestwo Boże się poszerza, a Królestwo Szatana się kurczy. Amen. Kiedy mówisz komuś świadectwo, a ten zaczyna myśleć i przychodzi do Jezusa, Królestwo Boże się poszerza, a Królestwo Szatana się kurczy. Amen. Halleluja. I to jest niesamowite. Skała się rozrasta coraz bardziej.